Paweł Leśny, witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Ekstra Klasa. Trwają przygotowania szczypiornistek piłki ręcznej Koszalin do nowego sezonu w Superlidze. Do startu rozgrywek pozostały 2 tygodnie. Generalnym sprawdzianem formy był turniej tutaj w Koszalinie o Puchar Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego z udziałem naszej drużyny, ale nie tylko. Dwie drużyny, także występujące na co dzień w Superlidze, a także ekipa pierwszoligowa. Sporo emocji, sporo walki, sporo się działo podczas tego turnieju. Był to taki poligon doświadczalny dla trenerów wszystkich drużyn, nie tylko tych superligowych, ale też tych z pierwszej ligi. Sporo się działo i trzeba powiedzieć, że zespoły miały okazję do przetestowania swoich potencjałów. Rywalizowały ekipy z najwyższej ligowej półki. Relacja z tego turnieju przed nami. Jednym z najważniejszych sprawdzianów formy przed nowym sezonem w Superlidze Piłki Ręcznej Kobiet jest turniej w Koszalinie o Puchar Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Co roku w tych zawodach występują czołowe ekipy rozgrywek. W kolejnej edycji zagrały piłka ręczna Koszalin, mistrz Polski MKS Perła Lublin, Start Elbląg, a także pierwszoligowa drużyna MKS Gniezno. W pierwszym dniu rywalizacji zmierzyły się ekipy MKS Perła Lublin i piłka ręczna Koszalin. Od razu szlagierowo zapowiadał się ten pojedynek. Faworytem wydawała się ekipa przyjezdna i to od początku potwierdzała. Goście w pierwszej części prowadzili dwukrotnie różnicą 7 trafień. Jeszcze w tej samej połowie koszalinianki zmniejszyły dystans do 3 bramek. Na przerwę zespoły schodziły przy wyniku 15-12 dla MKS-u. W drugiej odsłonie koszalinianki starały się dogonić rywala i w końcówce meczu traciły już tylko 2 gole. Mistrz Polski zdołał utrzymać przewagę i ostatecznie wygrał 26-22. Tak na początek turnieju starcie z gospodyniami. W zasadzie od początku do końca miałyście ten mecz pod kontrolą. Trochę w końcówce rywalki was podgoniły, ale mimo wszystko chyba dobry występ. Wydaje mi się, że bardzo dobrze zagraliśmy w tym meczu w obronie. Zdarzyło się kilka głupich błędów. Ten atak jeszcze szlifujemy do końca. Mam nadzieję, że do końca okresu przygotowawczego wszystko będzie dopięte na ostatni guzik. No, trzeba powiedzieć, że w dzisiejszym meczu też spore rotacje. Trener mocno rotował składem. To chyba też taki moment, żeby właśnie w ten sposób postępować. Dokładnie, bo to nie chodzi o to, żeby zajechać 1/7, że tak powiem, tylko żeby każda poczuła ten parkiet. Kiepsko weszłyście w to spotkanie, później trzeba było cały czas rywala gonić, no ale mimo wszystko gdzieś tam cały czas blisko było przeciwnika w końcówce spotkania. Jak najbardziej myślę, że Lublin jest w naszym zasięgu. Faktycznie miałyśmy kiepski początek spotkania, zdecydowanie za dużo błędów technicznych, z czego poszło bardzo dużo kontry, bezpośredniej i pośredniej, także my naprawdę najwięcej bramek straciłyśmy z kontry. W drugiej połowie trochę bardziej szanowałyśmy piłkę w ataku i myślę dlatego, że nadgoniłyśmy. Trzeba przyznać, że to jest mecz z takim rywalem, to na pewno chyba dobry sprawdzian. Jak najbardziej tak, no Lublin jest bardzo mocnym zespołem, jest mistrzem Polski, także myślę, że takie sparingi są najbardziej wartościowe dla nas. Możemy się pozderzać z najlepszymi, o to w tym wszystkim chodzi. Myślę, że wynik mógł być lepszy, ale wiemy przynajmniej, co musimy poprawić. No właśnie, co musicie poprawić? Przede wszystkim musimy skuteczniej grać w ataku i bardziej szanować tą piłkę, bo Lublin jest takim zespołem, który gra bardzo mocno w obronie. I każdy taki niewymuszony błąd będą wykorzystywały kontrą bezpośrednią. A to są najłatwiejsze bramki. My się męczymy w ataku, one biegną do kontry i rzucają z tego bramki. Także zaczniemy trochę szanować piłę i mocniej zderzać się w obronie i będzie dobrze. W drugim meczu Start Elbląg zmierzył się z MKS-em Gniezno. Starcie długo było wyrównane. Po pierwszej części był remis po 11. W drugiej połowie Start szybko wypracował sobie 2-bramkową przewagę. Dopiero w końcówce spotkania zespół ekstraligowy zdominował rywalizację. W efekcie drużyna z Elbląga odniosła zwycięstwo 31-23. Co prawda rywal nie jest najwyższej półki, ale mimo wszystko trzeba było tutaj rozegrać mecz sparingowy. Jak oceniasz występ swojej drużyny? Uważam, że nie zagrałyśmy jakoś rewelacyjnie, ale uważam, że to jest dobra nauczka, mimo że rywal nie jest... Wiadomo, jest pierwszej ligi, trzeba każdego przeciwnika szanować. Nasz występ, nie wiem, no tak naprawdę zobaczymy, co będzie później. Długo był taki mecz wyrównany, ale w końcówce wypracowały się sporo przewagę. Widać było, że chyba kondycja fizyczna była zdecydowanie poważna. Kondycja, tak. Jednak dużo ćwiczyłyśmy na tym sparingu. Dużo ćwiczyłyśmy nowych zagrywek, jesteśmy wszystkie nowe, czy wszystkie. Większość z nas jest nowych, więc próbowałyśmy ćwiczyć te rzeczy, które nam nie wychodziły, które sprawiają nam jakieś problemy, więc myślę, że też to się przełożyło na ten wynik. Długo trwała wyrównana walka, mieliście niewielką stratę do rywala. To chyba dobry prognostyk. To bardzo dobry prognostyk, tym bardziej, że my jesteśmy na razie jeszcze w etapie budowania siły wytrzymałości, także jedziemy prosto z obozu, na obóz wracamy.
Bardzo się cieszymy z zaproszenia na tak silnie obsadzony turniej. Dla nas to jest wspaniała nauka. Chcemy jak najwięcej się z tego nauczyć i wyciągnąć. Potrafiliśmy się bardzo długo trzymać. No, ten okres jest taki, żeby dać wszystkim jeszcze pograć i to było widać, że po prostu po zmianach jeszcze te nasze młodsze zawodniczki troszeczkę się, no nie wiem czy przestraszyły, ale jeszcze nie grały na luzie, były troszeczkę spięte. No i ten zespół doświadczony w tym momencie odjechał. W drugim dniu imprezy odbył się pojedynek pomiędzy startem Elbląg a MKS-em Perłą Lublin. Zapowiadała się ciekawa konfrontacja i tak było od początku. Mecz był bardzo wyrównany z lekkim wskazaniem na start. Tutaj ekipa cały czas utrzymywała minimalne prowadzenie. Choć MKS również wypracowywał sobie przewagę, to jednak w końcówce meczu lepszy okazał się start. Zespół ten wygrał 20-19. Zwycięstwo i trzeba powiedzieć, że no gdyby dzisiaj mniejsza skuteczność w rzutach karnych, to ta wygrana byłaby bardziej efektowna. No tak, teraz pan mi przypomniał, że właściwie faktycznie rzuciliśmy 6 karnych dzisiaj. Trochę za dużo, ale umówmy się, że dwa zespoły są na turnieju, który jest turniejem sparingowym tak naprawdę. Cieszymy się ze zwycięstwa z mistrzem Polski, bo to dla tych młodych dziewczyn jest to jakiś taki sygnał, że praca, którą wykonują, no pokonać mistrza Polski, to nawet w sparingu to jest coś fantastycznego, mówię, dla młodych zawodniczek. Dla mnie jako trenera, który już tam parę lat pracuje, to też jest coś zawsze fajnego, bo to pokazuje, że tam gdzieś ta praca idzie we właściwą stronę. Wiadomo, że liga to będzie miała swoje prawa, ale dzisiaj się trochę cieszymy, tam zaraz sobie zanalizujemy błędy. Mamy też świadomość jakby osłabień, Lublina nie ma Kingi, Achruk, tak, nie ma paru dziewczyn, nie ma Mi i Moldrup, to jest na parę rozegrań, nie wiemy co się dzieje, także każdy trochę eksperymentował. Lublin jest po ciężkim tam turnieju gdzieś tam na południu, Czechy czy Słowacja, ale po południu jeszcze mamy o 18.30 mecz z gospodarzami. Wczoraj ten mecz z Gniezdem faktycznie, jak pan wspominał, był taki średni, ale byliśmy po podróży, bo jechaliśmy wczoraj z Elbląga do Koszalina, także natomiast zespół z Gniezdem się pokazał z bardzo dobrej strony, to jest i to inna sprawa, to nie był zespół, który tam położył się przed zespołem Superligi i nie walczył. Bardzo dobrze grały dziewczyny z Gniezna i chwała im za to, bo taki udział w takim turnieju w tym momencie ma sens, kiedy wszyscy jakby grają na maksa. Co do dzisiejszego spotkania, to nie jest przypadek ten rezultat na koniec, bo tak naprawdę przez całe spotkanie mieliście tam gdzieś jedną bramkę przewagi, gdzieś cały czas ta inicjatywa jakby była po was. To jest właśnie ciekawe, bo tutaj jak dziewczyny zawsze do startu przychodzą, to zawsze zwracam uwagę na to, żeby wygrywać, żeby każdą akcję wygrać i ten mecz tak prowadzić jakby świadomie, żeby no, kalkulować, żeby zobaczyć jaki jest wynik, patrzeć jaki jest rywal, w jakim gra składzie, kto gdzie stoi. I cały czas staram się tego uczyć zawodniczki, gdzie jest niebezpieczeństwo, gdzie jest mniejsze. No i tak dzisiaj to zagrało, ale mówię, to jest jeszcze daleka droga i mamy świadomość, ale takie małe dzisiaj, takie te wiktorie też cieszą. W sesji porannej drugiego dnia zawodów zespół koszański zmierzył się z MKS-em Gniezno. Tutaj od początku dominacja naszej drużyny. Po pierwszej części koszanianki prowadziły 17-10. W drugiej odsłonie obraz gry nie uległ zmianie. Ostatecznie zespół z naszego miasta wygrał 36-20. Rywal z niższej półki, ale mimo wszystko chyba dobry sparing. Tak, tutaj dużo dziewczyn, które grają. To już są dziewczyny, które gdzieś się tam objały o ekstraklasę. Także myślę, że rywal troszkę słabszy, ale na pewno bardzo ambitny. Bardzo ambitny. Wczoraj pokazał startowi, że trudno z nim wygrać. Wy dzisiaj od początku miałyście chyba ten mecz pod kontrolą. Miałyśmy pod kontrolą, ale mimo wszystko, że wynik jest duży, jako zespół zrobiliśmy my bardzo dużo błędów swoich własnych i wymuszonych, więc to też daje dużo do myślenia nam na przyszłe mecze. Drugi mecz sparingowy z zespołem z Ekstraklasy. Dla was to chyba dobre doświadczenie. Tak, zdecydowanie dobre doświadczenie. Przyjechałyśmy się przede wszystkim tutaj uczyć, zderzać z zawodniczkami lepszymi. Jesteśmy teraz w okresie przygotowawczym, jesteśmy teraz na obozie, przyjechałyśmy sprawdzić się, na co nas stać. Każda chciała pokazać jak najwięcej, wiadomo, wynik 36-20 świadczy o tym, że jeszcze jesteśmy gdzieś tam w tyle za zespołem z Koszalina, czy wczoraj z Elblągiem też również przegrałyśmy, aczkolwiek uważam, że wczoraj było zdecydowanie lepsze spotkanie niż dzisiaj. Dzisiaj bardziej, mniej zespołowo grałyśmy. W przedostatnim spotkaniu turnieju MKS Perła Lublin mierzył się z MKS-em Gniezno. Mecz był nieco skrócony. Zespoły grały dwie połowy po 20 minut. Perła Lublin pewnie pokonała MKS Gniezno 26-7.
Co do dzisiejszego spotkania, nie można powiedzieć tutaj, że by rywal postawił jakieś twarde warunki, ale trzeba było mimo wszystko taki pojedynek rozegrać. Takie mecze też się przydają. Tym bardziej, że co roku nam się zmienia skład, więc takie mecze też się nam trafiają i trzeba je zagrać. Trzeba je zagrać w takim stylu, jakim powinniśmy, więc wydaje mi się, że wynik odzwierciedli nasze dzisiaj takie nasze podejście. Jeżeli chodzi o cały turniej, tak trochę góra-dół z zespołem koszańskim do przodu, ze startem no nie można powiedzieć, że tutaj był dobry występ, no chyba trzeba jeszcze pracować. Dużo wariantów ćwiczymy i po to jest ten też turniej. Dałyśmy też dużo z siebie w turnieju w Kielcach i w Czechach, na którym byliśmy przed tym turniejem, więc trochę nam sił też to w międzyczasie brakuje, ale wydaje mi się, że ten turniej jest też po to, żeby też się przygotować przed tym naszym długim sezonem, który też mało meczów nie będzie przed nami, tym bardziej, że wchodzi w to jeszcze Liga Mistrzyń. No tak mówię, skład się zmienia, więc takie mecze jak najbardziej są dla nas. Czy można po takim turnieju powiedzieć, że to taki przesmak rozgrywek ligowych? Tutaj praktycznie poza Zagłębiem cała ligowa czołówka wystąpiła. No nie nasz wybór. Ciężko mi się wypowiedzieć, bo co roku nas zaskakują każde zespoły. My zawsze podchodzimy do przeciwnika jak równy z równym, więc kto, jak mówię, kto nie będzie stał przed nami, zagramy jak równy z równym i czy to będzie Zagłębie, czy to będą, nie obrażając nikogo, czy to będzie ostatni zespół w tabeli. My jako zespół z czołówki musimy zawsze dawać siebie 100%, nawet te 100% więcej i tym bardziej, że będziemy się skupiać na meczach ligowych 100 razy bardziej, ponieważ czeka nas ta Liga Mistrzyń i dekoncentrując się tutaj na naszych polskich parkietach, no niestety tam to wszystko będzie się mściło 2 razy bardziej, więc chcemy podejść do tych wszystkich meczów najbardziej ze 120% koncentracją. W ostatnim spotkaniu decydowały się losy rywalizacji w całych zmaganiach. Zwycięzca, konfrontacja, także rozmiary wygranej dawały odpowiednią kolejność w całych zawodach. Piłka ręczna Koszalin mierzyła się z ekipą Startu Elbląg. Tutaj przez pierwszą część dominacja Startu. Koszalinianki goniły przeciwnika i go dogoniły. Na początku drugiej części zespół z naszego miasta wypracował sobie 3-bramkową przewagę. Niestety nie utrzymał tego prowadzenia. Start końcówkę miał rewelacyjną. Nie tylko odrobił stratę, ale także wyszedł na prowadzenie, którego nie oddał do końca spotkania. Ostatecznie zespół z Elbląga wygrał 31-26 i z kompletem zwycięstw został triumfatorem zawodów. Co do całej rywalizacji, trzeba powiedzieć, że grały się równo. Można by było powiedzieć, że z zespołem z Lubelskim taki dosyć przypadek zwycięstwa, ale nie. Tamto spotkanie wygrane pewnie, dzisiaj drugie spotkanie również pewnie wygrane, także to nie ma przypadku. Wie pan, co to jest okres przygotowawczy, więc te mecze nie są do końca adekwatne, jeżeli chodzi o ligę później. Wiadomo, że to są mecze, które cieszą, no bo wygrać z mistrzem Polski na turnieju czy w lidze to bardzo cieszy. Ale jak my już pokazałyśmy nieraz, że potrafimy grać z mistrzem Polski, potrafimy z nimi wygrywać, więc no to nie był przypadek. My mamy swoją grę, która jest stworzona przez naszego trenera. Każda wie, która ma co zrobić. Jesteśmy po prostu taktycznie bardzo dobrze ułożone. I to po prostu daje nam rezultat, taki jaki widzimy dzisiaj. Co do drugiego spotkania, takie troszeczkę falami grałyście. Początek przewaga wasza, później rywalki, później znowu wy i już do końca kontrolowałyście przebieg. Bo niestety taki jest urok piłki ręcznej. No niestety. Jesteśmy kobietami, jesteśmy tak nieprzewidywalne, potrafimy zagrać bardzo dobrze 5 minut, niestety bardzo słabo te kolejne 5. Najważniejszy jest końcowy wynik. Dzisiaj wygrałyśmy, cieszymy się bardzo i to jest najważniejsze. I bez kontuzji to najważniejsze. Tuż po zakończeniu zawodów odbyło się wręczenie nagród. Zaczynamy od ostatniej pozycji. Czwarte miejsce zajął MKS Gniezno. Trzecia lokata dla piłki ręcznej Koszalin. Puchar prezydenta miasta dla MKS-u Perły Lublin. Pierwsze miejsce i puchar wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego w tym roku dla Startu Elbląg. Przyznano także nagrody indywidualne. MVP turnieju została zawodniczka Startu Elbląg Aleksandra Garczarczyk. Najlepszą strzelczynią okazała się Dominika Han z piłki ręcznej Koszalin. Nagroda dla najlepszej bramkarki turnieju trafiła do Gabrieli Besen z MKS-u Perły Lublin. Za nami zmagania o puchar wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego w piłce ręcznej kobiet, a także za nami turniej z udziałem piłkarzy ręcznych Gwardii Koszalin. Nasi pierwszoligowcy
też mocno przygotowują się do rozgrywek w nowym sezonie. Mają trochę więcej czasu na przygotowania, dlatego te przygotowania wystartowały nieco później. Tym razem zmagania wyjazdowe w Legnicy, tam rywalizowały zespoły pierwszoligowe. Nasza drużyna nie wygrała żadnego spotkania, ale na pewno nabrała cennego doświadczenia. Krótka relacja z tego, co się działo właśnie w Legnicy. Piłkarze ręczni Gwardii Koszalina za sobą kolejny turniej w okresie przygotowawczym. Wzięli udział w memoriale Zdzisława Woźniaka w Legnicy. W zmaganiach wystąpiły ekipy pierwszoligowe. Obok Gwardii Siódemka Miedź Legnica, Nielba Wągrowiec, a także SRS Przemyśl. Ekipy te rywalizują w różnych grupach pierwszoligowych. Gwardia toczyć będzie boje z Nielbą Wągrowiec, pozostałe drużyny występują w innych grupach. Koszalinianie w pierwszym spotkaniu wysoko ulegli ekipie przemyskiej 31-40. Nasza drużyna zdecydowanie lepiej zaprezentowała się w drugim pojedynku. Po pierwszej części prowadziła z Nielbą Wągrowiec. Podopieczni Piotra Stasiuka po emocjonującej walce ulegli jednak tej ekipie 28-29. Ostatni mecz z gospodarzem turnieju zdominowała Miedź. Szczególnie w drugiej połowie w efekcie ekipa z Legnicy pokonała Gwardię 32-18. Maksymilian Kruczkow był najskuteczniejszy w naszym zespole. W trzech spotkaniach zdobył 19 bramek. W tych samych meczach 14 dorzucił Jakub Radosz. Ostatecznie turniej wygrała Siódemka Miedź Legnica z kompletem punktów. Druga była Nielba Wągrowiec, a trzeci SRS Przemyśl. Gwardia bez punktów zajęła ostatnie miejsce. Wielkimi krokami zbliżają się sezony w Superlidze Piłki Ręcznej Kobiet, a także w pierwszej lidze piłki ręcznej męskiej. Zdecydowanie bliżej sezon w Superlidze. Generalny sprawdzian formy za nami. Przed nami jeszcze trochę czasu na przygotowania właśnie naszych szczypiornistek. Piłkarze ręczni mają jeszcze kilka gier kontrolnych przed sobą i na pewno też będą poprawiać swoją dyspozycję. To wszystko w następnych programach Ekstraklasa będziemy Państwu prezentować. Poczynania w przygotowaniach, a także już nowy sezon zarówno w Superlidze, jak i w pierwszej lidze piłki ręcznej, zarówno kobiecej, jak i męskiej. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie magazynu Ekstraklasa za tydzień. Do zobaczenia.